Przeżyliśmy koniec świata. I co teraz? Nice, nice. Frostpunk 2. Ach, ładnie, ładnie to wygląda. Kapitan nie żyje. Nowy Londyn jest słaby. Brakuje żywności. Panuje przeludnienie, kończą się zapasy węgla. Ludzie pragną przyszłości, o której warto marzyć. Ale czy wszyscy mają to samo marzenie? Utrzymaj jedność miasta. Albo podtrzymaj je za rękę na łożu śmierci. Teraz zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Rozdział pierwszy, chwytając się brzytwy. Poda mi się ta biała czcionka na białym, śnieżnym tle. Ale dobra, teraz zaczyna się prawdziwa fabuła, prawdziwa kampania, pierwsza misja, także witam serdecznie zając z tej strony, Frostpunk 2. Pierwsza misja, ostatnio skończyliśmy prolog, poszło całkiem nadzwyczajnie sprawnie, i foczki przeżyły, i starszyzna przeżyła. Jednak to był prolog, teraz trafiamy do Nowego Londynu i tutaj zacznie się prawdziwa rozgrywka. Rozgrywka zaczyna się od tego, że brakuje węgla, czyli podstawowego surowca, który, dzięki któremu nasze miasto, nasza kolonia żyje. Ale kapitan nie żyje. I gdy jego pozycja słaba, rosnące podziały doprowadziły do paraliżu funkcjonowania miasta, Nowy Londyn będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Moim zdaniem jako zarządcy jest przewodzić, ale musisz się wykazać. W przeludnionym mieście brakuje węgla oraz innych surowców. Będzie ciągła polityka niedoborów. Wykorzystaj cieplejszy rok, aby zbudować więcej surowców, zdobyć węgiel i uruchomić generator. Bierzmy się do pracy, towarzysze. Hop, 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 hop. Ktoś ładnie w komentarzach napisał, że ta seria będzie prowadzona za pomocą mrozu i sparzenia. Także przygotujcie się. Przygotujcie się, bo Frostpunk 2 daje nam możliwości. Daje nam piękne możliwości, aby ta seria nie przymulała, była ciekawa, a przy okazji doprowadzimy do tego, że ludzkość nie wymrze. Mam taką nadzieję. 9 stycznia 1916 roku. A to oznacza, że dzięki epoce lodowcowej, która dotknęła całą ludzkość, świat nie zaznał okropień z I wojny światowej. Mi się wydaje, że się opłacało. Mi się wydaje, że opłacało zmrozić całą planetę tylko po to, żeby I wojna światowa nie wybuchła. Jest jak jest. Dobrze, naszym pierwszym celem jest uruchomienie generatora, bo przez to, że nie było zarządcy, dopiero my wparowaliśmy do miasta, żeby ogarnąć kryzysową sytuację. Nie ma węgla, generator nie działa. Także od razu rozpoczniemy odśnieżanie w kierunku pokładów węgla. Fajnie, jakbyśmy wszystkie pokłady węgla naraz machnęli, ale to raczej jest niewykonalne. Hop, 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 bierzemy się ostro do roboty. Z dwóch stron lodołamacze odśnieżają, przygotowują grunt. Tutaj powstaje dzielnica mieszkaniowa, żeby zwiększyć mieszkania dla naszych obywateli. Tutaj wykorzystamy żyzną glebę i od razu zbudujemy dzielnicę spożywczą, która zajmie się produkcją żywności dla naszej populacji. Ekipy budowlane wzięły się do pracy. Tutaj powstaje dzielnica mieszkalna, ładnie to wygląda. Budujemy dzielnicę mieszkalną w tej dolince, bo dzięki temu, że jest budowana przy osłonięciu z dwóch stron górami, to zwiększamy ciepło, bo ograniczamy wpływ wiatru na spadek temperatury naszych mieszkańców. Także dzielnice mieszkalne stajemy się budować w kotlinkach, dolinkach, rozpadlinach, aby naszym obywatelem było jak najcieplej. Ale widzę, że przez generator wyłączony i wszystko dosłownie zamarznięte. Miasto stanęło. W odpowiednim momencie przejęliśmy stery władzy w tym mieście. Od razu budujemy również dzielnicę wydobywczą na odkrytym terenie, żeby zacząć zbierać węgiel, wydobywać węgiel do naszego generatora. Dzielnica wydobywcza działa, mamy powoli zbierający się węgiel, także to jest moment, kiedy możemy włączyć nasz generator.
ostatnie rezerwy. Dobra robota, zarządco. Zyskaliśmy nowe złoże węgla, które stanowi część ostatnich dostępnych złóż węgla w Nowym Londynie. Nadal mamy jeszcze kilka chwil, ale ich zasoby szybko się wyczerpią. Musimy zwiększyć wydajność górnictwa, jednak społeczności różnią się kwestii proponowanych metod. Nadszedł czas, aby zdecydować, które z nich zastosować. Musimy podjąć decyzję. Do decyzji jeszcze nam troszeczkę czasu zostało. To jest czas, który musimy poświęcić na maksymalne przygotowanie naszego miasta na ciężkie chwile. Było ciężko, a będzie jeszcze ciężej. Musimy rozbudować teraz dzielnice mieszkalne i założyć instytut badawczy, aby odblokować możliwości badania technologii, które będą niesamowicie ważne. Także pozwólcie, że rozbudujemy dzielnicę mieszkalną. Rozbudowanie dzielnicy mieszkalnej pozwoli nam zbudować w tejże dzielnicy instytut badawczy. W międzyczasie w centrum miasta możemy postawić radę. Rada pozwoli nam uchwalać nowe ustawy i przepisy oraz da pewną władzę naszym społecznościom. Mamy proslanderów, mamy niezłomnych oraz mamy nowolondyńczyków. Każda z tych opcji będzie popierać pewną grupę ustaw, część będzie przeciwko. Także zaczniemy działać w polityce. Rada spotyka się po raz pierwszy. Możemy głosować nad nowymi ustawami. Pierwsza sesja rady. Miasto decyduje. Rada zaczyna obrady, a w powietrzu unosi się atmosfera oczekiwania. Kapitan przez lata rządził silną ręką, ale to już przeszłość. Teraz społeczności chcą mieć swój głos. Niezłomni utrzymywali porządek w imieniu kapitana i postępują rzekomo zgodnie z jego wizją Nowego Londynu, opartą na postępie, zasługach i rozumie. Nowozelandczycy i Froslanderzy spierają się o strategię przetrwania, choć żadna z tych społeczności nie ma jasnego stanowiska w kwestiach gospodarczych i społecznych. Są także tacy, którzy ze wzgardą patrzą na frakcję niezłomni z powodu jej roli w historii Nowego Londynu, ale na razie trzymają się w cieniu. Rozpocznijmy pierwszą sesję naszej rady, która będzie miała niesamowicie duży wpływ. I ta rada jest o tyle fajnie zrobiona, że jak przechodzimy Frostpunka na streamie, polecam bardzo serdecznie, to wy jako widzowie decydujecie, wy jesteście tymi rodnymi i wy normalnie głosujecie i decydujecie o tym, czy ustawa przejdzie, czy nie przejdzie. O, nawet widzę, że tutaj cały czas mam ten podłączonych widzów, co jest problematyczne, bo muszę to wyłączyć na nagrywanie na YouTube'a, bo nikt nie zagłosuje! I pierwsze głosowanie jest niezwykle ważne, bo pierwsze głosowanie może spowodować, że od razu przegramy naszą rozgrywkę, bo wotum zaufania upadnie i zdejmą nas ze stanowiska zarządcy. Także pierwsze głosowanie jest mucho importante, a ja muszę pozbawić widzów prawa głosów na potrzeby serii YouTube'owej. No dobrze, po prostu uznamy, że czwarta partia jako widzowie się nie stawili, bo mamy nowolondyńczyków, niezłomnych Froslanderów, oni tutaj sobie siedzą. W tej naszej radzie po prostu widzów jako czwartą partię nie będziemy zapraszać na nasze YouTube'owe posiedzenia. Możemy negocjować, bo 22 jest za wotum zaufania, 13 jest przeciw, a bardzo dużo jest niepewnych i my możemy z tymi partiami, grupami negocjować, aby poparli tą stronę, bo nie zawsze opłaca się, żeby ustawy przeszły, czasami będziemy ich przekonywać, żeby głosowali przeciw pewnym ustawom. Niezłomni są za, to mamy pewne 12 głosów, natomiast dwie największe ugrupowania, czyli nowolondyńczycy i Froslanderzy, są niepewni. Zacznijmy od nowolondyńczyków, poprosimy ich, żeby głosowali za. Musimy coś im obiecać, żeby nas poparli. Żyjemy w trudnych czasach, myślę, że w bawienie się, aby na naszym stole były świeże produkty prosto od rolnika, żeby jajka były od szczęśliwych kurek biegających po niebiańskiej ściółce, te czasy się skończyły. Uchwalimy prawo o chemicznych dodatkach do żywności, aby zwiększyć wydajność produkowanej żywności, ale kosztem wzrostu chorób. Żyjemy w trudnych czasach, musimy sobie radzić. Szczypta azbestu do porannej jajecznicy będzie jak znalazł. Także obiecujemy im, że przy następnej sesji rady spróbujemy uchwalić prawo chemiczne dodatki spożywcze. Tak mi się przypadkiem klikło na jednego z radnych. I ci radni to są osoby z imienia i nazwiska i z historią. Gareth Oakley stoi na środku naszej rady i kłóci się z dwoma innymi niezłomnymi. On jest Nowozelandczykiem. Pracował przez 3 dni z rzędu, aby naprawić generator. Kolekcjonuje palce, które znajduje podczas naprawiania maszyn. Ukrywa fakt, że podkochuje się w radnym. Okej. Nie mam pytań, natomiast...
możemy rozpocząć głosowanie. Mamy 53 zapewnione głosy, 36 jest niepełnych, 11 przeciw, wystarczy nam większość zwykła, także głosujemy. Wotum zaufania musimy mieć co najmniej 51, mamy 53, bezpieczna większość, uchwaloną ustawę. Tu głosy widzów, bo mam tą wtyczkę połączoną z Twitchem, także no to się będzie wyświetlać, tu byście się wyświetlali wy, jakbyście byli na streamach, zapraszam bardzo serdecznie, gramy Frostpunka, rubaszna, enzigowa atmosfera, przepełniona pewną dozą wzajemnej niepewności, kto jak zagłosuje, ale nasza ustawa przeszła, całe szczęście, wotum zaufania przeszło. No i teraz dostaliśmy questa dodatkowego, że musimy uchwalić chemiczne dodatki spożywcze, bo taką obietnicę złożyliśmy. Ale nasza pozycja jako zarządcy tego pięknego, kwitnącego miasta jest bezpieczna. Great sukces. Także, skoro nasza pozycja jest bezpieczna, to możemy się udać do grupy Frostlanderów i zbierzemy od nich fundusze. Tutaj jest waluta, walutą są ciepłowniki i od czasu do czasu, kosztem relacji, można od grup społecznych zabierać szekle. Także zbierzemy szekle od wszystkich, bo szekle nam się niesamowicie przydadzą do rozbudowy. Tutaj jest sporo opcji, ale na razie nas nie interesuje. Na razie nas interesuje to, żeby zebrać od naszych obywateli pieniądze. Skoro nas wybrali na swojego zarządcę, możemy ciągnąć z nich ile się da. Tak, jest jak jest. Przed Instytutem Badawczym zebrała się niewielka grupa ludzi spierających się o ostatnie złoże węgla. Przypominam, że my jesteśmy w sytuacji, gdzie nasze miasto jest na wymarciu i jedyne złoże węgla się kończy. Także jeżeli szybko nie ogarniemy nowego złoża węgla, czyli opału do naszego generatora, no to przegrywamy. Także my tu mamy walkę z czasem. Niezłomni Nowolondyńczycy chcą, abyśmy polegali na maszynach górniczych, natomiast Frostlanderzy opowiadają się z oszczędniejszymi rozwiązaniami. Co ciekawsze, te partie, ugrupowania będą też popierały różne technologie, idee, a inne będą się sprzeciwiać. Jedni na przykład będą, żebyśmy badali większy nacisk, nie wiem, na maszyny, a inni na pracę ludzi, czy tego typu rzeczy. Także to też trzeba będzie o rozważnie decydować. Zaczniemy może od kopalni węgla, gdzie nawet mamy zasugerowane, żeby wybadać pierwsze rzeczy. Możemy zrobić kopalnię pyłu węglowego albo strzałkową kopalnię węgla. Strzałkową kopalnię węgla popierają niezłomni i Nowolondyńczycy, a Frostlanderzy wolą zwykłą kopalnię pyłu węglowego. Kopalnia strzałkowa produkuje więcej węgla, wymaga mniej siły roboczej, degraduje środowisko, więc zielony ład raczej tu nie przejdziemy. Budujemy biały ład. Biały ład nakreślony mrozem i spaczeniem. Także nie dość, że dwie partie popierają, czyli uzoplusujemy u dwóch, to jeszcze zwiększymy wydobycie przy mniejszym zapotrzebowaniu siły roboczej. Także zbadamy koncepcję za 50 szekli. Za 50 szekli. My dużo szekli zebrali, także dużo możemy badać, dużo możemy budować. Bo dość zimna część naszych ludzi zmarzła. Zmarzła. Trzeba szpital zbudować. Czy my jesteśmy w stanie zbudować szpital? Szpitala niestety jeszcze nie mamy. Szpital trzeba będzie opracować. Na razie możemy stawiać instytuty badawcze. Jest problem, bo jest za mało węgla. Włączymy przeciążenie generatora. Wiem, że to jest początek rozgrywki, ale od razu włączymy przeciążenie generatora i od razu kopiemy po więcej węgla. Od razu kopiemy po więcej węgla, bo jest ciężko. To są, pod altem można sobie zobaczyć. Trochę chyba będę mówił, jak się rozgrywkę prowadzi. Taki może poradniczek. Widać złoże węgla i tutaj już jedno niewielkie złoże węgla wydobywamy, to jest drugie niewielkie złoże węgla i to jest koniec, surowce się kończą na mapie. Także trzeba będzie bardzo szybko rozpocząć eksplorację gigantycznej mapy. Mapa jest gigantyczna i taki malutki spoiler, to miasto, które widzicie, które ledwo żyje, nie będzie naszym jedynym miastem, także spokojnie, jeszcze dużo ludzi będzie cierpieć pod naszymi rządami. Zgodny z powodu zimna, problemy w mieście. Dopóki nie rozwiążemy problemu zimna, ludzie będą zamarzać, zaufanie spada. Musimy zwiększyć temperaturę, bo nam siła robocza spada. W międzyczasie jak się budują kolejne dzielnice i czekamy, aż się wybada technologia, to tak, mamy dobra konsumpcyjne, to są dzbanki, one wpływają na jakość życia naszych obywateli. Im więcej mamy dzbanków na plus, tym chętniej płacą szekle, więc to wpływa na dochód. Materiały są potrzebne, żeby utrzymywać budynki w dobrym stanie, no żywność, no to konsumowana przez naszych obywateli, schronienia, sloty mieszkalne,
mieszkania, dzielnice mieszkalne. Rdzenie będą do bardziej zaawansowanych działań. Jak ktoś grał w jedynkę, to kojarzy, na czym polegają rdzenie. Tutaj mniej więcej mają ten sam sposób wykorzystywania. Prefabrykanty to są materiały budowlane, za które stawiamy budynki. Ciepłowniki no to są szlekle, waluta. Je wydajemy na budowę, na odśnieżanie, na technologię. Siła robocza wolna, tu będzie ilość chorych 48, właśnie ilość chorych, siła robocza wolna, ogólna liczba populacji. Tutaj na środku jest węgiel, ile wydobywamy, ile mamy węgla na plus w magazynach, oraz ogólne ciepło. Jak widzicie, z ciepłem jest problem i to jest na razie nasz główny problem. Głównym problemem jest małe wydobycie węgla i brak ciepła w naszych generatorach. Także od razu zrobimy kolejną dzielnicę wydobywczą na ostatnim złożu węgla. Budujemy. Zebrała się kolejna sesja rady. Możemy rozpocząć kolejne głosowanie i teraz obiecaliśmy Nowozelandczykom, że będziemy debatować nad tym, aby była możliwość dodawania środków chemicznych do spożycia. 57 za, 22 przeciw. Nowa ustawa jest w naszej radzie. Radni się zebrali. Mamy zdecydowaną większość, niepewni, przeciw 22. Możemy od razu rozpocząć głosowanie, raczej nie musimy dbać o kolejne głosy. Ustawa powinna przejść. Nie dość, że zadowolimy jedno ugrupowanie, to jeszcze zwiększymy wydobycie jedzenia. Niewielkim kosztem zdrowia naszych obywateli. Szczypta azbestu do porannej jajeczniczki. Aj. O, i od razu podbiliśmy sobie relacje z Nowozelandczykami. Może jemy chemikalia, ale przynajmniej jemy. W jedynce była fajna opcja, gdzie można było... Wszystkie toksyny, to obrzydliwe, nie mogę tym karmić moich dzieci. Gdzie można było robić zupę z trocinami. Tak, żeby zwiększyć ilość jedzenia, dodawało się trociny do zupki. Smaczna zupka. Dobra zupka. 55-letni instruktor musztry podziwia generator. Dobrze znowu działasz, staruszku. Baliśmy się, że kiedy przestałeś, wiesz, że dla nas jesteś czymś więcej niż tylko źródłem ciepła, prawda? Mamy kult generatora. Postrzegamy cię jako symbol tego, czym powinniśmy być. Niezłomni, mężni i zahartowani. Obyśmy równie mężnie stanęli do walki z zimnem. Generator działa. Ludziom jest ciepło. Mają daszki nad głową. Troszeczkę głodują, ale przynajmniej głodują, mając brzuszki pełne chemikaliów. Materiałów brakuje, dzbanków brakuje. I tak to się żyje. Ale wybadaliśmy strzałkową kopalnię. Możemy teraz na wydobyciu zbudować kopalnię strzałkową, która zwiększy wydobycie. Dodatkowy budynek. Ciach. My natomiast potrzebujemy szpitala, bo chorzy się będą pojawiać tak czy siak. Jeden szpital będzie potrzebny. W ideach uderzymy w stronę szpitala. Szpital dydaktyczny albo zwykły szpital. Froslanderzy i Nowozelandczycy popierają zwykły szpital, który po prostu leczy, ale możemy też zrobić szpital dydaktyczny, który jednocześnie będzie leciutko zwiększał tempo badań w naszej kwitnącej metropolii. I wiecie co? Ja już wiem, jak będzie wyglądało nasze miasto. Zrobimy spaczoną, technokratyczną metropolię wiszącą na krawędzi upadku. Nastawimy na szybki rozwój technologii kosztem innych rzeczy, na maksymalne wydobycie kosztem zdrowia i jakości życia. Ale dzięki tej templatce przeżyjemy. No, to co mówiłem, tutaj można różne sposoby grać, wybierać różne opcje. Także duży plus dla samej gry. Szpital dydaktyczny za 50 szekli, rozpocznij badania. Oliwa przyszłości. Brak wspólnych ustalonych praw wśród mieszkańców może prowadzić do problemów. Tymczasem Rada debatuje nad przyszłością miasta, a wszyscy obawiają się wyczerpania złóż węgla. Spokojnie, to że węgiel się kończy, to wiemy tylko my, znaczy ja jako zarządca i wy jako moi eksperci, prawda? Reszta mieszkańców, to prawie nasza 10-tysięczna kolonia, nie musi wiedzieć, że zaraz skończy się węgiel i wszyscy zmarzniemy, prawda? Prawda? Musimy znaleźć więcej paliwa. Dodatkowa kopalnia działa, plus 162 węgla. Piękny wynik. Ale tutaj działa ta kopalnia, pa, czu, 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 czu. Ależ tutaj kopie. Some chemical food additives are highly flammable. Arrange cupboards carefully. Ja dobrze usłyszałem, że żywność chemiczna jest łatwopalna. Musimy teraz zbudować dzielnicę logistyczną. W jedynce będę trochę się odnosił do Frostpunka jedynki, bo dużo graliśmy i piękna to też była część, więc jak ktoś nie grał, to polecam. Na przykład można z linku Enebę zająca tanio kupić jedynkę. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie możemy, kupuj na Enebie. Eksplorowało się mapę za pomocą grup zwiadowców, budowało się taki balonik i oni tam sobie chodzili, mogli eksplorować. Teraz budujemy dzielnicę logistyczną. Dzięki dzielnicy logistycznej w odpowiednich punktach będziemy mogli
Oj, ale tutaj brzydko odśnieżyłem. Wiecie co? Ja bym to odśnieżył dookoła, żeby zrobić ładną dzielnicę logistyczną, a nie takiego tasiemca. Przetrwanie przetrwaniem, ale jak ktoś grał w gry Paradoksu i ma fetysz ładnych granic na mapie, tak samo tutaj zając będzie miał fetysz ładnych dzielnic. Także zbudujemy dzielnicę logistyczną, ale w ładnym miejscu. Tak, musi być ładna dzielnica logistyczna. No i teraz to będzie można zbudować ładną dzielnicę logistyczną, którą również będziemy rozbudowywać i upgrade'ować. Także zbudujcie tutaj dzielnicę logistyczną na peryferiach naszej metropolii. No i zobaczcie, chwilę pograliśmy i jak to miasto zaczyna ładnie budować. To jest właśnie ta różnica między Frostpunkiem 1 a Frostpunkiem 2, że tutaj budujesz nie małe domki i chatki, tylko całe dzielnice i wielkie metropolie. No to są oczywiście swoje plusy i minusy, bo się nie przywiązujemy do poszczególnych żbiczków, a żbiczki stają się statystyką w naszym mieście na dużą skalę. No ale mają rozmach. Mają rozmach. Tutaj mamy dzielnicę wydobywającą materiały, to są te skrzyneczki z zamarzniętych lasów. Wykorzystujemy drewno do utrzymywania naszych budynków, bo się niszczą, zużywają. Szpital dydaktyczny. Opracowaliśmy budynek. Jeżeli starczy nam pieniędzy, to od razu... No, brakuje 4 szekli. Poczekamy, aż obywatele złożą się na 4 szekle. Nie można cały czas ciągnąć pieniędzy od naszych obywateli. Ale od razu w wolnym slocie mamy 3 dzielnice mieszkalne, w dwóch mamy instytuty badawcze, w jednym zbudujemy szpital. Na razie myślę, że jeden szpital styknie. Zimniejszy sezon. Temperatura spadła. Temperatura spadła. My możemy troszeczkę podkręcić... Aha, dzielnica logistyczna również wybudowana. Możemy teraz zbadać zmarznięte tereny wokół Nowego Londynu i odnaleźć źródło paliwa, aby zapewnić stabilne dostawy na przyszłość. Tereny wokół Londynu są duże i możemy rozpocząć eksplorację. Pierwsza rzecz, prowizoryczne schronienia. Przyludnienie oraz skurczenie się zapasów paliwa sprawiło, że wielu mieszkańców Nowego Londynu musiało zamieszkać w tych prowizorycznych schroniach zbudowanych wokół małego gorącego źródła. Ich lokatorzy czekają, aż warunki poprawią się na tyle, że będą mogli wrócić do domu. Możemy przyjąć jakichś uchodźców, którzy mieszkają w jakichś barakach, szałasach poza naszym miastem. To jest nasz Nowy Londyn, dumna metropolia. Trochę mi przypomina ten styl takie gry o tron, jak były te intro. Pokazywali mapę, napisy. Te miasta też tak w sumie w podobnym klimacie wyglądały. Mamy 15 ekip frostlandowych. Nas interesuje znalezienie na razie źródeł pokładów węgla poza naszym miastem. W pagórkach mamy prefabrykanty, rdzenie. Możemy na razie tu albo tu wysłać. Wyślemy na razie jedną ekipę. Ile ich mamy? 15. Wyślemy do pagórków. Te wieczne pagórki były kiedyś dobrze znane wędrowcom, ale zamiecie zatarły szlaki, zniszczyły zbudowane przez nas kryjówki. Także na razie odkrywamy region, zobaczymy co nam odkryjemy. Możemy odkryć prefabrykanty, rdzenie oraz więcej ludzi mieszkających poza miastami. Także wyślemy. A pozostałych 5 wykorzystamy, żeby sprowadzili tych żbiczków mieszkających poza miastem do nas. Nam dam 2665 nowych mieszkańców, których trzeba będzie zakwaterować, wyżywić, znaleźć zatrudnienie, ale dodatkowa siła robocza. Dodatkowa siła robocza dla naszego miasta. Ej, podobają mi się te komunikaty, że właśnie daliśmy komunikat dla wszystkich mieszkańców, że żeby się nie martwili, sytuacja jest pod kontrolą, nie bójcie się, jesteście bezpieczni, będziecie mieli ciepło, będziecie mieli swoją ulubioną owsiankę z azbestem, bo ekipy odkrywców ruszyły poza miasto, żeby szukać nowych źródeł węgla. 12-letnia uliczna łobuziara, Sue Miller. Stali Kennedy poszedł i załatwił nauczycielkę, jakby była jakąś hrabiną czy coś. Niedoczekanie. Ta mała... dostała od nas niezłe manto. Chłopaki Fergusona też dostaną nauczkę. Jak znowu się będą nas dostawiać, to weźmiemy noże i wydłubiemy im oczy. Ale będzie ubaw. Ale tak naprawdę to wszyscy mamy ochotę na porządną bitkę. Tylko krótkie noże. Ktoś chce się zabawić. Mamy gimbazjalne Peaky Blinders na ulicach naszego miasta. Dosłownie. Nie mamy prawa odnośnie wychowania dzieciaków, więc dzieciaki po mieście chodzą, robią gangi i łobuzują. Dlatego na sesji rady zobaczymy, czy mamy odpowiednie... O właśnie, w rodzinie, społeczeństwie, wychowanie dzieci. Praktyki rodzinne. Odsetek aktywnych robotników wzrasta. Wszystkie dzieci muszą pracować, pomagać jednemu z krewnych w pracy, aby nauczyć się fachu i podtrzymać rodzinne tradycje. Obowiązkowa edukacja. Opracujemy obowiązkową podstawę programową wspieraną przez władze miasta, aby zapewnić, że wszystkie dzieci będą mieć umiejętności i wiedzę niezbędną do rozwijania miasta. Tutaj możemy sobie podbić szybkość badań.
I z jednej strony mieliśmy zrobić klasycznie spaczoną kampanię, czyli wysyłanie dzieciaków do pracy w kopalniach, ale przypominam wam, że my żyjemy w ekstremalnych czasach, w sensie prowadzimy tą kampanię. No teraz też są ekstremalne czasy, ale tutaj mamy ekstremalną czasy, gdzie wszyscy walczą o przetrwanie. Więc logicznym byłoby wysyłanie dzieciaków do pracy, żeby pomagali rodzicom, zamiast robić im normalne zajęcia. Myślę, że chodzenie do szkół od 8 do 15, odrabianie lekcji, korki, nauki, dodatkowe korki z angielskiego czy coś, to byłoby dopiero spaczone w tych czasach. Także jak mamy spaczone czasy i robimy coś, co byłoby normalne dla nas, ale wtedy jest spaczone w tych spaczonych czasach, bo nie jest normalne dla tych spaczonych czasów, rozumiesz? Taka incepcja spaczeniowa. Znaczy, próbuję wytłumaczyć, dlaczego zrobimy szybkość badań, bo chcę zrobić jakieś technokratyczne miasto. Wprowadzimy obowiązkową służbę, a przynajmniej spróbujemy wprowadzić obowiązkową służbę. Bez bardzo dużo niepewnych, ale tak. W tych upadających czasach dzieciaki będą odmrażać sobie cztery litery, siedząc w ławkach i uczyć się pana Tadeusza na pamięć. O tak, negocjujmy. Trzeba ich gnębić, gówniaków. Przecież praca w kopalni czy w fabrykach dla tych dzieciaków to byłoby teraz coś normalnego. A nauka w szkołach będzie nienormalna. Więc oni w ogóle nie chcą negocjować. Aha, bo są za. Nowolondyńczycy mają aż 59 radnych. Stanowią swobodną większość. Także udamy się do nich. Głosujemy za. Maszynowe cykle pracy. Zaoferujemy im, że wprowadzimy maszynowe cykle pracy. Przez całą dobę dostosowywać, aby zminimalizować obciążenie robotników. Czyli maszyny muszą cały czas chodzić i robotnicy muszą się dostosować do pracy maszyn. Także 2-4 na 7 będą pracować. Wymóg siły roboczej spada, degradacja nieznacznie wzrasta. Także zaakceptujmy to. Mamy pewną większość, więc możemy głosować. Nowa podstawa programowa dla gówniaków. Głosowanie 71. No patrzcie jak weszło. Piękna większość. Piękna. 81. Ustawa przeszła. Super. Oho, i mamy 2000 nowych tych, 2000 nowych robotników, bo sprowadzono tych mieszkańców. Ta, ekipy frostlandowe wróciły. O, dodatkowe informacje. Tu teraz mamy ekipy frostlandowe, czyli odkrywców, a tu mamy oddziały Straży Miejskiej. Od razu odpalamy z powrotem kopalnię, bo węgla brakuje i to zdecydowanie węgla brakuje. I mieszkań brakuje. Children caught idling during school hours will be punished. Chodzenie na wagary będzie karane, no co ty nie powiesz. Nie wiem, czy jest opcja, żeby zobaczyć na przykład ile mamy procent szybkość badań, czy coś ten deseń. Nie wiem, czy gdzieś jest taka statystyka pod tą naszą technokrację. Mamy dwa uniwerki, w sensie dwa instytuty badań i mamy gówniaki w szkołach, żeby zwiększyć tempo badań i szpital, właśnie, i szpital dydaktyczny. Więc jeżeli wiecie, gdzie można zobaczyć szybkość badań, to byłbym wdzięczny. Sesja radnych, maszynowe cykle pracy. Musimy je teraz wprowadzić, mamy znowu zapewnioną większość. Wymóg siły roboczej spada, także możemy rozpocząć głosowanie nad tym. Raczej też, że mamy zapewnioną większość. Na razie nasze ustawy i nasza polityka opiera się o tą grupę Nowozelandczyków, którzy mają swobodną większość. Więc póki nasze interesy z Nowozelandczykami, o widzicie, oni są, mamy na maksa ich, na maksa nas popierają. Nice. Natomiast Frostlanderów mocno zdenerwowaliśmy. Mocno zdenerwowaliśmy Frostlanderów. Możemy na przykład złożyć obietnicę, przyznać następne głosowanie, żeby poprawić z nimi relacje. Pozwól, aby Frostlanderzy wybrali następne prawo, nad jakim odbędzie się głosowanie w Radzie. Przyznajmy im to głosowanie, żeby troszeczkę podbić ich zadowolenie. Mam jeszcze pomysł. Przestawię leciutko kamerkę. Może tutaj do góry, bo wam część zasłania komunikatów i informacji. I te trzy przyciski na dole, cztery właściwie. Bo właśnie był komunikat, że w naszym szpitalu wyleczono pierwszych pacjentów. Także great sukces. A tymczasem nasze ekipy odkrywców zbadały obszar poszarpanych wzgórz. I tutaj mamy opuszczoną kopalnię. Opuszczona kopalnia węgla. Kompleks górniczy zamieszkały niegdyś przez dzieci, które z czasem dorosły i stały się mieszkańcami Nowego Londynu. Z rozkazu kapitana ostatni górnicy wrócili do domu, ale wiemy, że w szybach wciąż są pokłady węgla. Droga dojścia jest w kiepskim stanie, ale znaleźliśmy magazyn z prefabrykantami, których kapitan zamierzał użyć, aby go ulepszyć. Możemy je zabrać, albo pozostaje się na miejscu, jeśli chcemy podobnie eksploatować kopalnię. Zachowajmy prefabrykanty, dzięki czemu będziemy mogli szybciej rozpocząć działanie. No i teraz, żeby z tej kopalni transportować wydobyty węgiel do miasta, musimy zbudować drogi. Tak? Będziemy budować drogi. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale to jest gigantyczny plus do Kajecika. Mamy wystarczające fundusze
aby zbudować drogę, kosztować nas to będzie 100 szekli, 20 prefabrykantów i 10 ekip frostlandowych. Przez 4 tygodnie będą szuflować śnieg, w ogóle nam tego zaraz nie zasypie, ale spokojnie, są też inne środki transportu z naszych, powiedzmy, kolonii zewnętrznych prowincji do naszej metropolii, ale to w swoim czasie, na razie będą szuflować i przygotowywać drogę. Także zbudujcie drogę z kopalni węgla do Nowego Londynu. Obiecamy im, że zbadamy cieplarnię chemiczną, przemysłowa cieplarnia, w której chemiczne substancje odżywcze są wtryskiwane do skrzynek z uprawami w celu przyspieszenia ich wzrostu. Już mamy owsiankę, jajecznicę z azbestem, no teraz będziemy do kartonów z mlekiem wstrzykiwać naszą mieszankę azbestowo-chemiczną, żeby zwiększyć produkcję żywności. Obiecujmy im to, mamy 77 głosów. Podoba mi się uniwersum, jakie tworzymy. Także wsparcie ekspedycji przeszło 77 za. Nice, stabilna większość. Zebraliśmy pieniądze. Mamy prawie 1000 szekli, ale nasza popularność drastycznie spada. Więc teraz musimy wypełnione obietnice, świetnie. Musimy teraz troszeczkę naskładać obietnic, także przyznamy wam kolejne głosowanie. O, od razu podprawiliśmy relacje. Z wami są w miarę stabilne. No ale 1000 szekli piechotą nie chodzi. Jak to miło z ich strony, że są skłodni coś dać. Właśnie wyciągnęliśmy od naszych mieszkańców 1000 szekli, co jest majątkiem w tych czasach i jeszcze nam za to dziękują. Coś pięknego. Jedzenia starczy nam na 2 dni. Rozbudowujemy naszą dzielnicę spożywczą, rozbudowujemy o chemiczną szklarnię. O cieplarnię chemiczną. Cieplarnię chemiczną, dzięki czemu mamy troszeczkę więcej jedzenia, troszeczkę, i od razu się zrobi zimniejszy sezon. Cholipka. Ale mamy dużo węgla na plus, bo dużo wydobywamy, na całe źródło czerpiemy i zaczęła działać nasza kopalnia poza miastem, transportują tutaj ścieżynką do miasta węgiel. Wyczerpane zapasy, zarządco, żywność gromadzona przez kapitan przez ostatnie lata właśnie się wyczerpała. Rozbuduj lub zbuduj nowe dzielnice, aby pozyskać więcej zasobów. Rozumiem. Żywność jest na minus, mieszkania są na minus, materiały, drewienko jest na minus, dzbanki są na minus, węgiel jest na minus. Generalnie piękna gospodarka niedoborów. Piękna gospodarka niedoborów, ale przynajmniej miasto wygląda ładnie. No, czyż graficznie to miasto nie wygląda pięknie? Jeszcze obietnice spełniamy wyborcze. Widzicie? Jednym obiecujemy, drugim zabieramy, a jednocześnie wszystkim zabieramy. I wszystkim obiecujemy, aby nasze miasto mogło trwać. Na trytytkę, na granicy upadku, ale trwa. I tym pozytywnym akcentem dzisiaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli chcecie więcej Frostpunka, zapraszam na streamy, gdzie na bieżąco ciśniemy kampanię. Także dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Do następnego. Cześć.